Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej tragicznej sytuacji, jaką zastaliśmy na kanale Gliwickim i innych wodach połączonych z korytem Odry. Jest ze mną dzisiaj pan profesor Bogdan Wziątek, ekspert parlamentarnego zespołu do spraw renaturalizacji Odry, specjalista od złotej algi, osoba, która bada tą katastrofę i chciała się z państwem dzisiaj podzielić nowymi odkryciami, których dokonaliśmy w ostatnich dniach. Bardzo proszę, panie profesorze. Miło mi bardzo, że zostałem zaproszony tutaj przez pana posła na spotkanie z państwem, dlatego że no, sytuacja w kanale, zwłaszcza na odcinku pomiędzy śluzą Nowa Wieś a śluzą Sławęcica i poniżej śluzy Nowa Wieś, jest coraz gorsza. Pierwsze śnięcia ryb miały miejsce 2 tygodnie temu i one jeszcze były, można powiedzieć, niewielkie. Natomiast w tej chwili już te śnięcia są duże, bo to, co podaje wojewoda opolski, to jest jedno. Natomiast no, ja państwu podam taki prosty przykład, że po sprzątaniu przez służby porannym, płynąc z panem posłem, po drodze widzieliśmy nowych kilkaset śniętych ryb różnej wielkości, więc po prostu te ryby padają na bieżąco i w sumie w okresie od czerwca, kiedy tam miał miejsce pierwszy zakwit, do chwili obecnej, no to nie jest to, to mamy do czynienia z sytuacją, że już padło około 750 kg ryb. Czyli to już są duże straty, którym de facto można było zapobiec w znacznej mierze, dlatego że wojewoda czy Wody Polskie powinny wydać decyzję już po tym pierwszym wydarzeniu, czyli tych śnięciach w czerwcu, o po prostu odłowie ryb z tej części kanału, dlatego że było już wtedy wiadome, że złotej algi się tam nie pozbędziemy i po prostu wystąpienie tego toksycznego zakwitu było tylko kwestią czasu, czy on wystąpi wcześniej czy później, natomiast było to zdarzenie pewne, więc po tym pierwszym właśnie dużym śnięciu, gdyby wojewoda czy Wody Polskie, bo to są dwie jednostki odpowiedzialne, podjął decyzję o odłowie ryb i przerzuceniu ich do Odry, czy nawet sprzedaży, no to prawdopodobnie sytuacja byłaby mniej dramatyczna niż jest w tej chwili. Natomiast tej decyzji nie podjęto i prawdopodobnie nie będzie ona szybko podjęta, więc takie sytuacje jak teraz będą się powtarzały cyklicznie, bo w tej chwili śnięcia się pewnie zatrzymają, dlatego że algi sobie już naprodukowały substancji pokarmowych, więc nie będą wydzielać prymnezyny. Natomiast jeśli je zużyją, to po prostu będą ponowny wyrzut i ponowne śnięcia ryb. A ile tych ryb jest, nie wiadomo tak naprawdę, bo do tej pory nawet nie przeprowadzono badań bonitacyjnych, które by określały, jaka jest liczebność ryb i jakie jest potencjalne zagrożenie, jeśli chodzi o śnięcia, no bo tutaj musicie państwo liczyć się z tym, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością padliny, no bo to tak w tej trzeba nazwać. Alga jest o tyle specyficznym glonem, że ta toksyna powoduje, że wszystkie płyny z ciała ryby wyciekają, więc jest bardzo duży wyrzut jak gdyby tych substancji, takich jak krew czy inne właśnie płyny z ciała, które po prostu są również bardzo dobrą pożywką dla bakterii. I to zresztą się stało wiosną na Starych Rzeczy w Januszkowicach, gdzie na tych właśnie martwych rybach od razu rozwinęła się ta bakteria Aeromonas hydrophila. Więc sytuacja jest poważna. Działań ze strony sztabu kryzysowego, które by coś w tym materii zmieniały, brak, bo tak jak mówię, gdyby ryby odłowiono, to raz, że by je uratowano, dwa, że byłby to, nie generowałoby to dodatkowych kosztów dla Skarbu Państwa, no bo przecież trzeba płacić za utylizację padliny. To są roboczodniówki dla służb, które sprzątają, prawda, paliwo i tak dalej, i tak dalej. Te koszty się generują, a tak jak mówię, można tego było uniknąć, więc to jest po prostu, pokazuje tylko, że działający sztab kryzysowy i Wody Polskie jest całkowicie nieudolny i nie radzi sobie z tą sytuacją zupełnie. I po prostu naraża tylko Skarb Państwa na straty, bo ryby, wbrew temu, co często jest przekaz w mediach, ryby stanowią część, składnik majątku Skarbu Państwa. Zgodnie z prawem wodnym to są pożytki, które właśnie, tak jak mówię,
punktu widzenia formalno-prawnego jest to część majątku Skarbu Państwa, za które i wojewoda, i Wody Polskie zgodnie z kompetencjami ustawowymi mają obowiązek dbać, zachowywać i zachować go dla przyszłych pokoleń. Natomiast w tej sytuacji no to jest to oczywiste, oczywisty przykład tego, że po prostu obie te instytucje mają w głębokim poważaniu to, co jest ich statutowym obowiązkiem, czyli o ten majątek dbaniu, i w zasadzie tylko chciałyby umyć ręce, bo widzieliśmy też sytuację, która naszym zdaniem wskazuje na to, że rozmiar śnięć Wody Polskie próbują ukryć, dlatego że znajdowaliśmy ryby 10-20 cm nad lustrem wody, czyli a informacje od wędkarzy wskazują, że są duże puszczenia wody przez śluzy, więc wskazywałoby to na to, że po prostu ryby są spłukiwane, tak żeby ich nie było widać. Mamy też informacje od wędkarzy tutaj z Odry poniżej ujścia kanału, którzy widzieli wypływające z kanału martwe ryby, więc no coraz bardziej to się robi zagmatwane, ale też jednocześnie coraz bardziej pokazuje jak ten brak decyzyjności i brak jakiejkolwiek polityki, która by pozwoliła na to, żeby raz, że straty ograniczyć, dwa, zabezpieczyć też zdrowie i życie ludzi, no bo tak jak mówię, to jest duża masa martwej materii organicznej, na której rozwijają się różne rzeczy, w tym również bakterie chorobotwórcze, i w perspektywie może to doprowadzić do po prostu do chorób u ludzi. My widzieliśmy wczoraj rodzinę, która, czyli pana z dwójką synów, tak? Dwójka ich była, takich nastoletni, którzy przyszli nad wodę. No na szczęście nie wykąpali się, dlatego że koło tego pomościku, z którego chcieli skorzystać, były martwe ryby, więc pan zgłosił na policję. Policja przyjechała, żeby przyjąć zgłoszenie, także rozmawialiśmy z nimi. No ale w sytuacji, gdyby tych ryb tam nie było, no to by się wykąpali. Jaki byłby efekt? Nie wiadomo, prawda? Więc tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Drodzy Państwo, z naszych ustaleń z panem profesorem Wziątkiem wynika, że w nocy z piątku na sobotę służby państwa, w głównej mierze Wody Polskie, starają się w naszej ocenie tuszować rozmiar nowej katastrofy. Ta katastrofa ekologiczna ilustruje właściwie taką bezczynność ze strony administracji rządowej w realnym zapobieganiu tej tragedii. Pozyskaliśmy również bezpośrednio na miejscu fragmenty glonów morskich, które powinny występować de facto tylko w Bałtyku. Wyciągnęliśmy je z wody w kanale. To ilustruje, z jaką skalą w tej chwili toksycznego oddziaływania złotej algi mamy do czynienia. Ale bulwersuje nas w tym wszystkim właściwie sposób działania aparatu państwa, który nocami pod osłoną ciemności czyści, stara się tuszować, w naszej ocenie tuszować skalę w tej chwili pomoru ryb na rzece Odrze, ponieważ jest to dla nich niekorzystny trend wyborczy i to jest skandal. Dlatego oprócz dokumentacji wielu osobników martwych ryb, oprócz tego, że rozmawialiśmy ze świadkami tych działań służb państwa Wód Polskich pod przykrywką nocy, przygotowaliśmy również pismo bezpośrednio kierowane do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i żądamy wyjaśnień, dlaczego służby działają pod osłoną nocy, co chcą ukryć, dlaczego problem nie został rozwiązany i dlaczego w dalszym ciągu rozwijająca się katastrofa ekologiczna w dopływach i w ogóle całym ekosystemie rzecznym Odry, łącznie z kanałami, które wczoraj penetrowaliśmy, jest w żaden sposób przez rząd nierozwiązana. I chcemy wiedzieć, czy od dnia 1 września do momentu wpływu tego pisma, czyli do dzisiaj, jednostki bezpośrednio rozdysponowane przez Wody Polskie czyściły pod osłoną nocy koryto, między innymi kanału Gliwickiego i tam kanału portowego, po to, żeby skryć skalę śnięcia ryb. Chcemy wiedzieć, dlaczego dzieje się to właściwie wbrew ustaleniom, które poczyniliśmy na miejscu. To znaczy, świadkowie naoczni twierdzą, że wyciągnięto chociażby wczoraj około 130 kg ryb, w raportach znajdujemy około 30. Więc to jest absolutnie zamiatanie sprawy pod dywan. My chcemy też ustalić poprzez tą interwencję, gdzie są utylizowane te ryby, które są wyciągane przez służby państwowe pod osłoną nocy. Jaka jest skala tej utylizacji? Chcę dotrzeć do tych dokumentów związanych z utylizacją tych ryb, ponieważ to jest koszt dla podatnika. Już nie tylko stracone życie organizmów wodnych tam na miejscu ze szkodą dla Skarbu Państwa, ale również
rosnące koszty dookoła tego procesu. Żądamy dodatkowych wyjaśnień, wszelkich raportów, informacji i wyjaśnienia, dlaczego mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, okoliczni mieszkańcy Nowej Wsi, wędkarze, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego i inni użytkownicy tych akwenów muszą obserwować dziwne, tajne działania służb państwowych, które starają się zgarniać ryby, a i tak w ciągu dnia wypływa masa śniętych ryb, konających ryb, przerażające widoki. To wszystko się dzieje w czasie, kiedy niedaleko stąd rzekomo obraduje zespół kryzysowy. Ja mam taką propozycję dla tych urzędników. Niech przestaną obradować, a zaczną w końcu z tych obrad prezentować konkretne rozwiązania. Woda w kanale Gliwickim jest już tak słona, że praktycznie w litrze wody, panie profesorze, ile mamy soli? 2 gramy, czyli można w zasadzie kisić ogórki, prawda? Można w wodzie z kanału kisić ogórki, to jest idealne środowisko dla złotej algi. Uważam, że w kontekście trwającej kampanii wyborczej ta sprawa nie zasługuje na to, by być w naszej ocenie ukrywana, a tak się dzieje. Dlatego żądamy wyjaśnień i sprawnej reakcji. Nie pozwolimy na to, żeby nasz rzeczny ekosystem był ogarnięty martwicą bezczynności rządu. Panie profesorze, czy jeszcze coś pan celować? Ja chciałbym jeszcze dodać odnośnie samej sytuacji, że również podobnej treści pismo zostało złożone drogą elektroniczną, co prawda przez posłankę Anitę Kucharską-Dziedzic, która również bardzo aktywnie działa w zakresie ochrony kanału. Także w sobotę wieczorem prawdopodobnie trafiło ono na skrzynkę mailową wojewody i Wód Polskich i też czekamy na odpowiedź, jak się do tego ustosunkuje zarówno Wody Polskie, jak i wojewoda. I jeszcze krótki apel do wszystkich naocznych świadków, którzy widzą, jak pod osłoną nocy bądź w innych niejasnych okolicznościach służby państwa zgarniają martwe ryby, żeby zamieść niestety tą tragedię pod dywan. Kontaktujcie się z panem profesorem Wziątkiem, z organizacjami proekologicznych, jak również z panią posłanką i ze mną osobiście. Będziemy cały czas tropić tą aferę.